te pola. Zawsze tutaj były, proszę Państwa, jak jeszcze na ulicy Grzelszczaka, której już nie ma, te pola zawsze były i łąki. Teraz zajedziemy do pętli Gorczewska, ale to jeszcze parę przystanków. Tu mogą być też korki. Ludzie niedomyci, niedospani, nerwowi. A co było w czasie wywózki na Sybir? Ludzie stali jeden obok drugiego. Ten zrobił siku, a ten zrobił kupę. Jaki był zapach? Jaki był smród? Jedziemy na pętlę Gorczewską, aby wsiąść w taki numer, który nas zawiezie do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, no bo tutaj mania skracania w Warszawie. Kiedyś było dobrze, jak tu jeździła F, czerwony autobus pośpieszny, F. Potem jeździł 125, a potem to ani F, ani 125 już. Niegdy Warszawa była poszatkowana i teraz tylko metro, też tylko kawałkami, autobusy kawałkami, tramwaje dalekie mają niektóre, ale tutaj tramwaj nie dojeżdża. Godzina 7:58, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Ekstra, zapraszam. Będzie zaraz też sławny Kaufland, o którym bardzo źle mówią, proszę Państwa, w internecie, kiedy nadaje nasze radio Conchita. Źle, 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 źle. Że kłamią, że oszukują, że tych firm oszustystycznych jest bardzo dużo. Kłamią. Kradną, grzebrzą, gdy człowiek już dawno nie jest człowiekiem.